Dzień 16. Modląc się Bożymi obietnicami w duchu. Bóg dał nam w Biblii wiele obietnic, aby zaspokoić każdą naszą potrzebę. Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie znajdujemy znakomite przykłady ludzi Bożych, którzy w obliczu trudności opierali się na obietnicach Jego Słowa. Jedna z pierwszych okazji, kiedy zetknąłem się z biblijną nauką na temat modlitwy, miała miejsce przy lekturze książki Glenna Gunna The ABS of Bible Prayer ABC biblijnej modlitwy. Jako młody chrześcijanin nauczyłem się powoływać w modlitwach na Boże obietnice. Okazało się to ogromnym błogosławieństwem w całym moim życiu i w posłudze pastorskiej. Wzór modlitwy jest prosty. Proś, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołacz się, otworzą wam. Mateusza 7,7. Uwierz, dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Marka 11,24. Powołuj się na Boże obietnice i zanoś dziękczynienie, zanim pojawi się odpowiedź. A Jezus, zniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, że Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: A Łazarzu, wyjdź. Jana 11, 41-43. W powyższych wersetach zauważamy, że Jezus podziękował Ojcu za wysłuchanie modlitwy, zanim pojawił się dowód na to, że tak się stało. Boże obietnice są niezawodne. Możemy być pewni, że Bóg uczyni to, co uczyni. To, co mówi. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował, czy on opowiada, nie czyni i mówi, a nie spełnia. I On może uczynić to, co obiecuje. Ach, wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Jeremiasz 32,17. Jak dom zawiera się w żołędziu, tak wypełnienie obietnicy zawiera się już w samej obietnicy, gdy opieramy się na niej wiarą. Odnośnie obietnic Słowa Bożego Ellen White napisała: W każdym przykazaniu, w każdej obietnicy, w każdym Słowie Boże jest moc i życie, dzięki którym przykazania mogą być wypełnione, a obietnice staje się rzeczywistością. Ellen White, Przypowieści Chrystusa. W biblijnych obietnicach zawarte są Boża moc i życie. Nic nie może stanąć na drodze do spełnienia się Jego obietnic, jeśli opieramy się na nich z wiarą w wytrwałej modlitwie. W 2 Księdze Kronik 26-12 znajdujemy przykład wspaniałej modlitwy wspartych na Bożych obietnicach. Jehoszafat, król Judy, stanął wobec nadciągającej inwazji wrogich mu sił sprzymierzonych. Przygotował się na ten kryzys, tworząc armię i organizując obronę. Dysponował ponad milionową armią dobrze wyszkolonych, gotowych do walki wojowników. Gdy jednak król dowiedział się o nadciągającym niebezpieczeństwie, to w pierwszym odruchu nie zawierzył własnym wysiłkom, ale zwrócił się do Pana. Gdy spotykają nas różne problemy, to nasza reakcja powinna być taka sama. Powinniśmy najpierw zwracać się do naszego Pana. Nie oznacza to, że nie możemy być przygotowani na zaistnienie określonej sytuacji. Niebezpieczeństwo wini jednak w tym, że mamy skłonność do natychmiastowego polegania na własnych możliwościach w radzeniu sobie z problemami. Tak więc zaczynamy opracowywać rozmaite sposoby ich rozwiązania, zamiast w pierwszej kolejności zwrócić się do Boga. Reakcja Jehoszafata stanowi dla nas bardzo dobry przykład do naśladowania. Wskazał na 5 kroków prowadzących do odniesienia zwycięstwa dzięki modlitwie opartej na Bożych obietnicach. Pierwsze. Król rozpoczął od wysławiania Bożych atrybutów, szczególnie tych, które odnosiły się bezpośrednio do zaistniałego problemu. Przypomniał sobie, że Bóg ma władzę nad wszystkimi królestwami narodów, że siła i moc są w Jego ręku i że nikt nie może Mu sprostać. Drugie. Jehoszafat wspominał poprzednie zwycięstwa podobne do tego, którego teraz tak bardzo potrzebowała Juda. Werset 7. Przywodzenie na pamięć Bożej opieki z przeszłości w nawiązaniu do naszych obecnych potrzeb przypomina o Jego wierności i wzmacnia naszą wiarę.
Trzecie. W modlitwie król wyraził obietnicę, którą Bóg dał swojemu ludowi w przeszłości, obietnicę odnoszącą się do trapiącego go problemu. Werset 8-9. 4. Następnie Jehoszafat przedstawił swój problem. Werset 10-12. 5. Król oddał chwałę Bogu, zanim był w stanie zauważyć jakikolwiek dowód zwycięstwa. Werset 18-19. Zauważ, jaka jest formuła modlenia się Bożymi obietnicami bez skoncentrowania się na problemie. Uwielbienie, zwycięstwa przeszłości, obietnica, problem, uwielbienie. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. 1. Opowiedz, z czym różniło się Twoje doświadczenie wtedy, gdy modliłeś się Bożą obietnicą, od tego, gdy w modlitwie koncentrowałeś się tylko na problemie. 2. Z jakich elementów składa się modlitwa króla Jehoszafata? Które z nich trudno Ci zastosować w Twoim życiu modlitewnym? 3. Wymień Twoje ulubione obietnice ze Słowa Bożego. Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o poniższym tekście. Módlcie się, pierwsze, o to, aby Bóg wciąż napełniał was swoim Duchem Świętym. Drugie, o to, aby Bóg nauczał was, jak modlić się Jego obietnicami, zamiast skoncentrować się na problemie, który was dotyka. Trzecie, osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Daj mi rozum, abym zachował zakon Twój i przestrzegał go całym sercem. Psalm 119:34. Daj mi pragnienie posłuszeństwa z całego serca. Pomóż mi skupić się na Tobie i Twoich obietnicach, a nie na moich problemach. Amen. Dziękuję.